Cześć, Chris, witajcie na kolejnym filmie. Pewnie się zastanawiacie, co ja wam tutaj znowu przywiozłem. No cóż to takiego jest? Już wam pokazuję. Aris. Widzicie, tutaj jest taka troszkę zdewastowana naklejka Aris. I kto zgadnie, co to jest? Na pewno nie zgadniecie, co to jest, bo to jest sprzęt operatorski. Nie jest to sprzęt domowy. Ale ja to i tak odpalę w domu. No i tutaj mamy diody różne. Wentylatory, RX, FE i tak dalej, PSU. I uwaga, oto i kabelek koncentryczny, nawet jest wyświetlacz. Kadant C3 CMTS. Cóż to takiego jest ten CMTS? Na pewno nie każdy wie. Jest to taki rodzaj jakby stacji czołowej, operatorskiej. Często takie CMTS-y występują no, na przykład w sieciach telewizji kablowej. Jest dzięki nim rozsyłany internet. Bardzo fajna sprawa. Jak ten CMTS-ik wygląda od tyłu? Zobaczmy, co my tutaj mamy w ogóle. No i tak, co my tutaj mamy? No więc jest tak, pierwsze po lewej stronie dwie takie karty są wsunięte. Jedna to jest zaślepka, a druga karta, model tej karty to jest DC1006 Dowstream RF Output. Czyli to jest karta, można powiedzieć, Dowstreamowa, która odpowiada za Downolat na modemie u klienta, bo to urządzenie steruje tak naprawdę modemami kablowymi. Jeśli ktoś z was ma internet z kablówki, to na pewno ma też modem kablowy w domu. I właśnie za pomocą takiego urządzonka dostajecie internet do domu po takim kabelku jak tutaj, czyli po koncentryku. Znaczy, no tutaj mam tylko wejście, nie mam tu koncentryka. No, ale to jest kabel antenowy. To jest dosłownie kabel antenowy, taki jak do telewizji naziemnej, identyczny, a dokładnie jest to kabel na przykład często montowany w domach przez kablówki RG6. No ale do takiego CMTS-ika ten internet trzeba jakoś dostarczyć. Macie tutaj dwa wejścia ethernetowe, FE1, FE0. Jak się domyślam, są to wejścia fast ethernet, nie gigabitowe. I mamy wejście, uwaga, na kartę flash disk. Tak, tutaj można kartę włożyć. Ja tego CMTS-a już odpalałem, nie miałem karty do niego, ale udało mi się taką kartę załatwić. Już wam pokazuję, jak ona mniej więcej wygląda. To jest taka karta, jak widać, dosyć stara, no i dosyć duża przy okazji. Nagrałem na nią system operacyjny, wiem, że ten system już działa i wystarczy ją tylko teraz tutaj włożyć i odpalić CMTS-a. Urządzenie jest dosyć głośne, nie jest to raczej urządzenie do użytku domowego. I jeszcze wam tutaj wyjście omówię, jakie mamy. Jak tutaj mówiłem, karty mamy jedną tą streamową. Dalej mamy porty RS-232. To jest port taki podstawowy do konfiguracji całego tego sprzętu. Oczywiście konfiguracja odbywa się za pomocą HLI, czyli konsoli. Korzystamy z konsoli i mamy wiersz poleceń na specjalnym systemie operacyjnym. Kolejne wyjście, nie wiem do czego dokładnie ono jest, ale wydaje mi się, że tutaj przesyła jakieś alarmy, jeżeli coś się dzieje. Tak jest opisane jako alarms. Kabel to jakby konsolowy, tylko odwrotnie podłączony. Tutaj mamy właśnie to wejście na kartę pamięci z systemem operacyjnym. Wejścia ethernetowe. No i tu jest zasilacz, który możemy podłączyć tak naprawdę albo z sieci, albo nie wiem, czy to będzie widać. Z takiego nietypowego zasilania 48 V, tylko o ile się nie mylę, jest to zasilanie. A nie, DC, myślałem, że to jest AC, ale to jest jednak DC, czyli prąd stały. Mamy tutaj jeszcze, tak jak mówiłem, te wyjścia, czyli RX0 do RX5. RX, jak sama nazwa wskazuje, to jest return, czyli upload. Jeżeli z modelem coś uploadujemy, to właśnie ten sygnał idzie przez te wejścia od 0 do 5. Jest jeszcze test CLK i jest jeszcze if out. Nie wiem, do czego to wyjście służy, by trzeba było też w dokumentacji sprawdzić. Możliwe, że to jest jakieś też testowe wyjście. I w sumie ten test CLK jeszcze was interesować może. To jest najprawdopodobniej zegar czasu rzeczywistego. Tutaj podłączamy na przykład. Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj podłączamy jakąś antenkę, która sobie gdzieś ten zegar pobiera, godzinę skądś pobiera, gdzieś może z eteru. Ciężko mi to powiedzieć, bo trzeba też dokumentacji sprawdzić. A po co jest czas w takim serwerku, w takim CMTS-ie?
żeby robić takie szczeliny między wysyłanymi pakietami. Dzięki temu no, nie zajedzie się ten CM teraz. Będzie miał dużo wyższą wydajność niż jakby to robił w locie. A tak mamy coś w stylu, no, w stylu Air Maxa w antenach, na przykład od Ubiquiti, że między pakietami są takie szczeliny czasowe i tam dane są przesyłane, dzięki czemu antena ma większą wydajność. No dobra, ja sobie to urządzenie podłączę później, a to już w następnym odcinku. Pokażę Wam, jak to działa. Trzeba będzie to konfigurować na pewno przez konsolę. No plan jest taki, że albo podłączymy to w taki sposób, że właśnie na karcie pamięci będzie system operacyjny i tutaj będzie zamontowany taki plik, który udostępnia internet modemom kablowym. Albo takie udostępnianie sobie zrobimy, żeby nie bawić się w konsoli we wszystko. Na czym? Na mikrotiku. Na jakimś mikrotiku. Normalnie będzie przez Vimboxa albo przez jakiś program dodawanie użytkowników. No jeszcze się zastanowię, zobaczę jeszcze. No to jest po prostu do grania. Dobra, to wszystko. Także za jakiś czas pojawi się filmik, na którym to odpalimy, zobaczymy, jak to działa i będziemy się bawić. Także zapraszam.